tato? Czy to ty? Czy na ciebie patrzę? Nie? Przysięgłbym, że to ty. No proszę, powiedz coś. Tato. To nie ja. A, masz okropny głos, tato. Żywię się tym, co w środku masz. Twoje emocje, marzenia, smuteczki, pragnienia wpierdalam. Czuję, że żyjesz w środku mnie. Podsłuchujesz i robisz ze mną każdą rzecz. Tak właśnie jest. Szepczesz cicho rozkazy. Nie osiągnij nic. I ty wypełniasz to. Mógłbyś powiedzieć czasem coś miłego. Zabrać mnie na piłkę albo coś takiego. Chcesz coś miłego? Tak, chcę. Nie wiem, czy to będzie miłe do końca. Spróbuj. Ale masz naprawdę fajnego ojca. Oglądałeś Króla Lwa? Oglądałem Króla Lwa. Tam jest taka scena. Jest. Przypomnij sobie, pamiętam, gdy Simba zagląda w sadzawkę, a Rafiki mówi, on żyje w tobie. O ojcu tak mówił. O Mufasie. Czyli o moim tacie? O uniwersalnym modelu ojca, który jest z tobą i zawsze się wtrąca. A zawsze będziesz niewolnikiem ojcowskich kajdanów. Więc zanim cokolwiek zrobisz, dobrze się zastanów, co powie tata. Co powie tata? Co tata powie? I co potem ci zrobię? Jestem tasiemcem w dwóch znaczeniach. Tak? Jedno, że pasożyt, a drugie, że jak serial Tasiemiec, w którym nic się nie zmienia.